Ciężkie to. Będziemy modyfikować biurko. Ostatnio eksperymentuję z green screenem. Wziąłem sobie takie płótno, tam zawiesiłem na takie klipsy na razie. To myślę o jakimś tam podwieszaniu, ale póki co to patrzę, czy mi to w ogóle pasuje. Czy nie lepiej będzie zrobić na przykład jakieś tam ciekawe tło. No bo tło też fajnie wygląda. A green screen jest jednak taki, no, nie do wszystkiego się chyba nadaje, tak mi się wydaje. Całość nie wydaje się zbyt skomplikowana, jest to tylko kilka elementów. Strasznie wszystko jest ciężkie, ale to dobrze, bo zaraz wam pokażę, o co chodzi. Jest to biurko, jak ostatnio wam pokazywałem ten blat. Zobaczcie sobie. To jest, powiedzmy, po miesiącu jego użytkowania. Czy on się wygiął, waszym zdaniem? Trochę się wygiął, nie? No bo tu jednak jest pusty karton. Spornik, który trzyma dwa monitory, to jest dosyć ciężkie. Gdzieś około 12 kg może ważyć, tak? Widać, że się delikatnie wygięło, ale w granicach normy, więc mogłem kupić nowe biurko z blatem, albo mogłem kupić sam podnoszony taki mechanizm. Skoro mam ten blat, to jeszcze go dobiję. Ten mechanizm ma na pewno gdzieś jakieś wsporniki, więc będę mógł to tutaj wesprzeć. A jak ten blat nie da rady, to go po prostu wymienię i kupię coś innego, nie? Póki co jeszcze poeksperymentuję z tym, no a do tego zawsze będzie można jakiś inny blat doczepić, nawet większy, szerszy. Nie? Także jest dużo możliwości. Teraz, z jednej strony się cieszę, że to jest ciężkie, a z drugiej strony nie bardzo, no, bo kurde, trzeba było to wnosić i to jest, to waży 40 kilo, 36 dokładnie, 36 kilo ważą te wszystkie rzeczy, to jest okurwieńczo ciężkie, naprawdę. Z jednej strony to jest właśnie dobrze, bo zobaczcie, te nóżki są takie, no, byle jakie, tak, i to jest tak przyczepione, no, no bo, żeby było, tak, się wprowadziłem, chciałem na szybko, no to patrz. Teraz, jak tym trochę poruszę, zobacz, jak siadam, nie, to się oprę rękami i wszystko mi się buja. Monitory, kamery, wszystko mi się buja i nie jest to fajne. Od jakiegoś czasu mam właśnie taki setting i się do tego, to prawda, przyzwyczaiłem, ale jednak wolałbym mieć coś stabilniejszego. No a ważniejsza sprawa jest taka, że chcę mieć po prostu podnoszone biurko, więc trzeba będzie to zmontować i sprawdzić, jak to będzie wyglądało, jak to będzie działało, czy to będzie dobrze pasowało. Patrzcie, jaki w ogóle zgrzany jestem, ty! Trochę roboty tutaj jest, a mam jeszcze dzisiaj nagrywki z kolegą. Ale wsiadam do innego samochodu i fajnie. Ja próbuję to moderować, No i dobra, odcineczek nagrany. Teraz można kontynuować pracę. Umówiłem się z nim na 12 i musieliśmy po prostu nagrać raz, dwa, trzy. Fantastyczny odcineczek, ale to zobaczycie na moim głównym kanale. Wiecie, gdzie trafić, nie? Czy nie wiecie? No a teraz trzeba będzie złożyć to jakoś. Tutaj już sobie przykręciłem nogę. To się tam rozszerzy, to się przerobi, to się porobi i będzie okej. No i tak wygląda sam szkielet. Jest strasznie ciężki, ale to dobrze, bo mam nadzieję, że dzięki temu całe biurko będzie stabilne. Podłączyłem. O, tu się nawet coś świeci. No tego to się nie spodziewałem. No, fajne. Dobra, no i uwaga, testujemy. Ja pierdol, co ty opowiadasz, patrz na to. O nie, ale i patrz, tutaj mam taki cały ten pierdolnik. To wszystko, nie chce mi się tego ściągać. Tam trzeba odkręcać, coś przekręcać. I pomyślałem, że tak. Będę odkręcał jedną nogę, jedną po drugiej. Tutaj się będzie po prostu to wsuwać, nie? I już, i załatwiona sprawa, szybka robota. Po co się tak, wiesz, bawić z tym? Pewnie, że tak. Tam się tak samo zrobi, zaraz. Tutaj na szerokość wszystko wymierzone na oko jest. Będzie dobrze. O, i teraz tak, zobacz. Tu masz sobie podparte, jest super. I patrz, wyciągam to. No, trzymaj, bo tutaj na koniuszku tylko. O, siadło, kuźwa. I tu już z tej strony mam nóżki odinstalowane. No i co, i teraz tylko to wsunąć.
i po robocie. No i tak wstępnie to będzie wyglądać, mega masywne, jeszcze nie przykręciłem specjalnie, bo zobaczcie, to jest blat z IKEA za stówkę, nie? On tam 99 zł kosztuje, on ma w środku, wiecie, wypełniony jest kartonem, to nie jest taki, to nie jest lite drewno i zobaczcie jak się wygiął, tak? Tutaj to dobrze widać, nie? Ale zobaczcie teraz, tu jest taki odstęp, bo tu w środku mamy wspornik, nie? Więc ono już będzie miało lżej to biureczko. Ale zobacz tu. Tu jest tyle przerwy i z tej strony to samo, nie? Ale jak dociągnę to śrubkami, to wkrętami jakimiś, to będzie dobrze. Tam jeszcze cable management trochę kuleje, będę musiał to jakoś inaczej poprowadzić. Dobra, muszę się przeteleportować, bo chciałem wylądować na tej zbanku. Gdzie mam kartę? No i cały skład mam, więc osób chyba nie dodam, nie? Finalnie wygląda sobie to tak, no pospinałem te kable najlepiej jak umiałem, może warto by było do tego jakieś korytka dać albo coś takiego. Muszą być luźno, dlatego że to biurko się opuszcza i podnosi, tak? Teraz mamy podniesione i jak nacisnę sobie jedynkę, no to ich będzie tutaj, będzie się wydawało, że ich jest tutaj znacznie więcej, nie? Jak je opuszczę. Tak? W ogóle. Dalej robi to na mnie wrażenie, jak to się opuszcza. Jezu, ja o czymś takim marzyłem, jak pierwszy raz zobaczyłem wideo PewDiePie, u PewDiePie'a, jak sobie właśnie podniósł to biurko i stał podczas nagrywania. Wiesz, taka swoboda podczas... Panie, to jest niesamowite i mi się to bardzo podoba. Naciskasz jeden guzik i wiesz, wszystko się podnosi. To jest naprawdę super. Cały ten zestaw, wiesz, możesz sobie pracować tak czy tak i powiem wam, że wczoraj 2 godziny stania, nogi potrafią boleć, naprawdę potrafią boleć, zwłaszcza że ja jestem przyzwyczajony do właśnie siedzenia. Jak teraz się trochę postoi, to bolą pięty, ogólnie stopy najbardziej chyba. Myślę, że to jest zdrowsze, przede wszystkim dla zdrowia. To jest lepsze, że będę po prostu tutaj stał, a nie ciągle siedział, tak? Siedzieć oczywiście też będę, jak tam się zmęczę bardzo, ale tak. Większość dnia właśnie tutaj siedzę i nie chcę siedzieć, nie chcę, wiecie, być takim potato couch. Couch potato. No nie chcę tak wyglądać tak źle, więc od zawsze myślałem sobie o czymś takim. Niestety tylko jedna rzecz ucierpiała na tym, kabelek HDMI, za mocno go pociągnąłem do góry i się wyrwało. Dobrze, że gniazdo od karty graficznej się nie popsuło. Taka moja aktualizacja stanowiska. Myślę, że ciekawa sprawa i inaczej się prowadzi teraz te streamy, inaczej się nagrywa, możesz, wiesz, wstać, masz większą możliwość ekspresji siebie samego podczas nagrywania. To jest ważne i to jest przydatne, więc no nie mogę się doczekać, kiedy będę nagrywał kolejne filmy i streamował następne streamy. Ja was zapraszam na mój podstawowy kanał od streamów, dziękuję wam, że byliście na tym vlogasku, trzymajcie się, hejka!